Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj razem z Desterem przedstawimy Wam najlepsze krzesła w One Piece. Tak, nie przesłyszeliście się, także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i trzymajcie się mocno swoich krzeseł. Listę otwiera legendarny tron budzący strach, respekt i zdumienie. Wielkie, potężne miejsce do siedzenia, przed którym hołd złożyli 20 królów. Gorosei nawet na nim nie siadają i pewnie sobie zadacie pytanie, czemu tak ważne w teorii krzesło jest tak nisko. Cóż, powód jest prosty, bo się marnuje. Wielki, czcigodny Im-sama jest jedyną osobą, która na nim jako jedyna zasiądzie raz na jakiś czas, a równie dobrze stoi puste cały ten czas i jest warte tyle co przycisk do papieru. Gdybyśmy żyli w Polsce, to w miejsce tego tronu by pewnie postawiono nowy odcinek autostrady i żabkę, a Gorosei by kupowali monsterki za uzbierane żabsony. Ten napój byłby określony zbyt dobry dla byle jakiego pospólstwa i mogliby go kupować tylko admirałowie, członkowie rządu i niebieskie smoki. Na miejscu szóstym zwracam Waszą uwagę na krzesło będące absolutnym kontrastem do spędnego przepychu z miejsca siódmego. A mowa tu o krześle balrowym z lokalu Makino. Mamy tutaj do czynienia z bogatą symboliką, przykładem ładu społecznego i po prostu odpowiedniego stosunku przedmiotu do miejsca. Krzesełko to nie ma fizycznego oparcia. Nie musi go posiadać, bo jest to krzesło, na którym stadowi swoje cztery litery człowiek pracy, człowiek czynu, który po odmębnieniu swojego, czy to jako pirat plądrujący statki, czy jako cieśla okrętowy lub pracownik niższego szczebla, jest w stanie usiąść na nim o własnych siłach. Przychodzisz usiąść przy barze, by wspomóc lokalny handel, opalić ze trzy harnasie, cieszyć się atmosferą społeczną, nie manifestować swoje przywiązanie do równości w tej biedzie, to znaczy do kultury pracy. Niewątpliwie widać w tym krześle silną sympatię Ody do myśli komunistycznej i uczciwej pracy na trzy zmiany w kopalni. W końcu, jakby nie było, najsłynniejszy bywalec tego lokalu to, a jak żeby inaczej, Shanks o swojej czerwonej czuprynie w jedynym słusznym kolorze. A i w końcu ojciec Luffy'ego, który to Luffy siedział przecież obok Shanksa, to znany rewolucjonista. Więc niejednemu starszemu fanowi One Piece'a, który wciąż pamięta swoje pierwsze donosy na sąsiadów i własną rodzinę, zakręci się łezka wokół. Siedzisko praktyczne, z mocnymi czynnikami rewolucyjnymi i społecznymi, które potrafią docenić ludzie biorący sprawy w swoje ręce, lub też z braku pełnej pary w swoją jedną jedyną. Na szczególną uwagę zasługuje również zielony kolor siedziska. Jest to urocze, sympatyczne nawiązanie do koloru trawy, którą porastają mogiły zastrzelonych oficerów zajętych państw, które niekoniecznie idea rewolucji robotniczej się podobały. Kanapa Do popijawy dla Czarnobrodego i jego ludzi. Pobudza ona imprezy i rozkręca każdą dyskotekę. Tak imprezowego mebla nigdzie nie dostaniecie, nawet w Ikei. Czarnobrody prawdopodobnie wszczepił w zwykłą kanapę parametry imprezy, stąd każdy, kto na nią siądzie, zmienia się w demona dyskotek. Do jej umiejętności należy również strzelanie laserami z dyskokuli, zerowanie piwa, podrywanie kobiet czy breakdance. Jeżeli chcecie z kumplami podbić jakiś parkiet czy domówkę, to polecam tę kanapę. Niestety lub stety, istnieje tylko w świecie Ody. Więc możemy jedynie pozazdrościć Czarnobrodemu, że tytuł króla imprez dzięki kanapie należy do niego. Szanowni Państwo, kochani moi. Na miejscu czwartym mamy absolutne wywrócenie koncepcji krzesła na poziomy do tej pory nieosiągalne. Prawdziwe wizjonerstwo człowieka przedsiębiorczego, z głową na karku, niedocenionego futurysty. Na miejscu czwartym w rankingu krzeseł umieszczam bowiem stół ze spotkania Shichibukai. Wiem, brzmi to jak szaleńczy koncept, niczym Wiedźmiej Wywody w średniowieczu. Ale Doflamingo jest, bez wątpienia, Mikołajem Kopernikiem i Galileuszem swoich czasów. Dla ludzi świata One Piece'a, którzy na pewne sprawy wciąż patrzą w kolorze bieli i czerni, stół krzesłem być nie może. I kropka. Doflamingo jednak wykazał tutaj zdrowe, świeże i wyprzedzające swoją epokę myślenie. Stół jest powierzchnią dużą. Możesz na nim siedzieć, ale możesz też stanąć, położyć się, a nawet zaprosić swoją załogę i dla większości z nich starczyłoby miejsce. Mamy tutaj przykład niezwykłego zacieśniania więzi poprzez łamanie stereotypu. Tam, gdzie jedno krzesło mieści jedną osobę,
to krzesło umożliwia zaproszenie całej swojej mafijnej rodziny. Co więcej, szeroki obszar stołu umożliwia osadzenie się w dowolnym metrze kwadratowym, jak i dynamiczną zmianę położenia swojego zadka. Lado Flamingo, szanowanego działacza podziemia i handlu czarnorynkowego, był to świetny trening do myślenia strategicznego. Jako dobry przedsiębiorca mógł oszacować, który metr kwadratowy tego krzesła zapewni lepszy przepływ powietrza, na którym lepiej puścić bąka, czy też z którego końca lepiej dusić wiceadmirałów swoją mocą niść owocu. Krzesło to nie jest dla każdego. Wymaga otwartego umysłu i gotowości do odkrywania nieznanego. Musisz być człowiekiem zdecydowanym. Człowiekiem, który gdy chce zabić własnego brata, to wypala do niego z broni, gdyż wie, co piw-paw pistoletem może zabójczego dokonać swoim ciałem. Jak już wspomniałem o Ikei, to warto tutaj przytoczyć najlepszy mebel wykonany przez nich w całej historii firmy, czyli tron lub fotel Enela. Jest tak wygodne, że blisko przez połowę fabuły na Skype'i cały czas na nim siedział, mając wyjebane we wszystko. W końcu można powiedzieć, to jest życie. Jesz sobie jabłka, chillujesz grzyba na najwygodniejszym fotelu w historii, a i tak wiesz wszystko, co się dzieje na twoim terytorium dzięki haki obserwacji. I ciśniesz beka z jakichś tam słomianych, ludzi ze skrzydłami oraz pseudo-Indian z chatek z gówna. Jeżeli chcesz leżeć niczym Bóg całymi godzinami, to ten fotel odmieni twoje życie. Poczujesz ulgę, odstresujesz się, zapomnisz o problemach takich jak inflacja, Polski Ład, światowa pandemia, kryzysie na granicy z Białorusią i innych rzeczach życia codziennego. Istny raj na ziemi. Tuż przed samym finałem, miejsce drugie. Zaszczytne drugie miejsce bez cienia wątpliwości. Mamy tu ponownie myślenie nieszablonowe. Jest element społeczny, ale co znacznie ważniejsze, możemy tu zaobserwować koncept ekologiczny, w 100% naturalny. Na wyprodukowanie tego krzesła nie trzeba było ścinać ani jednego drzewa. Nie było również potrzeby zatrudniać źle opłaconych pracowników zamiast ryżu. Ashura Doji. Pamiętne krzesło Dena z jego retrosów zdobywa sobie godny srebrny medal w tym zestawieniu. Jest to krzesło o niespotykanym poziomie wszechstronności, a jednocześnie poszanowania do matki natury. Zacznijmy od tego, że mówimy tu o krześle mobilnym, reagującym na komendy, które zostawia w tyle wszelkie odkurzacze pokroju iRobotów, a przy tym wszystkim w ogóle nie pobiera prądu. Krzesło to, będące wedle użytku równie dobrze fotelem czy pufą, można zainstalować w dowolnym pokoju i zmieniać jego lokalizację wedle upodobania. Wystarczy je tylko cucić i zatrzeć mopem ślady krwi, by te nie gryzły się z estetyką salonu. Oden w One Piece wspominał o otwarciu Wano na świat. I już na tym etapie jego gustu do krzeseł widać dobrze, co dokładnie miał on na myśli. Nie chodzi tu tylko o otwarcie granic w znaczeniu politycznym i na arenie międzynarodowej. Chodzi tutaj również o otwarcie Wano na nowoczesne, globalne trendy i stawianie na surowce odnawialne i naturalne. Zwłoki Ashury porzucone w lesie zostałyby szybko rozłożone i wchłonięte przez zieloną siłę, pokazując tym swoją przewagę nad prawie każdym innym krzesłem w One Piece. Co więcej, Oden był prawie 4-metrowym, dobrze zbudowanym mężczyzną, a i tak się dozna Ashurze, miał jeszcze sporo miejsca na przekąski. Ashura jest więc krzesłem skalowalnym. Może z powodzeniem korzystać z niego w roli sofy na 3-4 osób, by na przykład całą rodziną oglądać z bliska, jak Oden jest gotowany żywcem w kotle. I tak, wiem, musimy tutaj wspomnieć o sprawie, której nie da się przemilczeć, a która gryzie się z ekowizerunkiem. Ashura Doji jest krzesłem wytworzonym z dużej ilości mięsa i tłuszczu. Są to wartości i elementy absolutnie niewegetariańskie. Jako sympatyk sałatek czy tofu doskonale to oburzenie rozumiem. Proszę jednak zauważyć, że kształt tego siedziska jest silnie inspirowanym rybą Psychrolutes marcidus. Sam wygląd tego krzesła ma zatem silne, oparcie w przyrodzie, a także walory edukacyjne, bowiem może być fantastyczną zachętą do zainteresowania się tym gatunkiem i trudną sytuacją ryboludzi, którzy dopiero otwierają się na świat po wielu latach niechęci do powierzchni. Oden, wybierając więc to krzesło na jedno ze swoich ulubionych, wykazał tutaj antyksenofobiczną postawę i postulował o politykę sprawiedliwego handlu z wyrobnikami z głębi, co jest absolutnie wzruszające. I to właśnie krzesło jest krzesłem na miarę postępowych możliwości kraju Wano.
Pewnie widząc, co jest na pierwszym miejscu, zmiotło was z nóg i się zastanawiacie. Chwila, to pewnie chodzi o ten tron. A ja wam powiem, że nie. Chodzi o to krzesło z wesela. I dlaczego ono dostąpiło zaszczytu pierwszego miejsca? Wydaje mi się, że odpowiedź jest dosyć prosta. Big Mom to 8-metrowy potwór i zastanówcie się, z jak potężnego materiału musi być zrobione to krzesło, by prawdopodobnie unieść tyle ton i się nie złamać. Moim zdaniem nawet Vibranium by poległo z kretesy. Takie niepozorne krzesło z wesela, a z pewnością jestem przekonany, iż może zaginać również czwartą gęstość oraz zakrzywiać czasoprzestrzeń do woli. Przypuszczam, że mógł je zostawić podróżnik w czasie z odległej przyszłości, gdzie krzesła i inne rzeczy codziennego użytku są wykonywane z nieznanych jeszcze w świecie One Piece materiałów i pierwiastków. Sama Lin Lin zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie złoto ma pod ręką, a raczej pod siedzeniem. Z użyciem tego krzesła mogłaby pokonać innych Yonko i podbić świat, ale cóż. Oda musiał znerfić to krzesło na potrzeby fabuły, bo bez tego zakończyłaby się ona błyskawicznie. Także to tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jak się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach.